Szok i niedowierzanie. Takie reakcje wywołała wiadomość, którą otrzymali uczniowie gimnazjum nr 2 w Braniewie. Wulgarny tekst w formie informacji od jednej z nauczycielek został rozesłany 19 kwietnia za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Głupi żart to prawdopodobnie sprawka jednego z gimnazjalistów, który bezprawnie zalogował się na konto nauczycielki. Zostałam poinformowana przez panią Paćko od razu, można powiedzieć, w ciągu godziny od tego wydarzenia, ponieważ jedna z nauczycielek, która dostała ten komunikat, zadzwoniła i zaczęliśmy, żeśmy podjęli decyzję tego samego dnia, że ponieważ od razu namierzyliśmy jakby podejrzanych, w sensie, z której klasy mogłaby płynąć ta wiadomość. Odcięliśmy tą klasę od możliwości w ogóle posługiwania się dziennikiem elektronicznym, a ponieważ był to okres egzaminów gimnazjalnych, więc można powiedzieć, musieliśmy prowadzić te działania jakby poza uczniami, ponieważ nie mieliśmy z nimi bezpośredniego kontaktu. Nie chcieliśmy zresztą też robić zamieszania w klasach trzecich, żeby nie zburzyć ich spokoju. Wiadomo, okres egzaminów gimnazjalnych, więc trudno, żeby wszyscy uczniowie brali odpowiedzialność za czyjś tam wybryk, więc prowadziliśmy dyskretnie śledztwo, ponieważ w poniedziałek wszyscy wrócili do szkoły, więc już w zasadzie mogę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym krąg podejrzanych zawęził się do kilku osób, a na zasadzie tak naprawdę do jednego inicjatora tego całego wydarzenia. Sprawa nieuprawnionego dostępu do dziennika elektronicznego trafi teraz do organów ścigania. Dodatkowo rodzice i uczniowie, do których dotarły wulgarne treści, otrzymają specjalny komunikat. Jestem zawsze zwolenniczką rozwiązywania wszystkich spraw, więc chciałam do rodziców wysłać komunikat, ponieważ już nie pierwszy raz wysyłam komunikat do wszystkich rodziców w różnych tam sprawach, ale najpierw chciałam po prostu mieć już jakby pewność, tak, wyjaśnioną sprawę, żeby mieć pewność, ponieważ poznałam treść, więc uznałam, że każdy rodzic, który zerknie na to, będzie wiedział, że to nie mógł napisać nauczyciel i domyśli się, że to jakieś działanie było jakby pozaszkolne i uznałam, że dopiero jak będę już miała jakby pełny obraz sytuacji, wszyscy wrócili uczniowie do szkoły, będziemy mniej więcej wiedzieli, kto mógł otrzymać to, to wtedy ten komunikat zostanie wysłany do tych rodziców, których, bo wszystko wskazuje na to, że to byli ci rodzice, których pani Paćko uczy, to po prostu zostało wysłane jakby przez komunikator pani Paćko, więc do tych rodziców, których pani Paćko uczy i do uczniów, których pani... jak mówiła się, do uczniów tych klas, które pani Paćko uczy i do rodziców tych klas, których pani Paćko uczy, także taki komunikat zostanie przeze mnie jak najbardziej wysłany do wszystkich rodziców. Wprowadzenie w placówkach edukacyjnych tak zwanych e-dzienników umożliwiło wydane przed 8 laty rozporządzenie ministra edukacji narodowej. Dziś trudno sobie wyobrazić nowoczesną szkołę bez elektronicznych narzędzi usprawniających funkcjonowanie placówki. E-dzienniki ułatwiają komunikację, wspomagają pracę dyrektorów i nauczycieli. Rodzicom dają stały, bezpośredni dostęp do ocen, aktywności czy frekwencji dziecka. Najczęściej przygotowaniem i obsługą systemów danych oraz bezpieczeństwem zajmują się zewnętrzne firmy. Tak jest w przypadku aplikacji Gimnazjum nr 2 w Braniewie. Jak poinformował przedstawiciel gdańskiej firmy, z której usług korzysta placówka, system posiada odpowiednie certyfikaty, a dostęp z zewnątrz bez znajomości hasła nie jest możliwy. Jak zatem gimnazjaliście udało się zalogować na konto nauczyciela? Prawdopodobnie uczeń mógł podejrzeć hasło. Obowiązuje nas wszystkich regulamin i zgodnie z regulaminem każdy pracownik, który ma dostęp do dziennika elektronicznego, musi zmieniać hasło co 2 tygodnie. I powiem szczerze, ja nie jestem w stanie, prawda, tego sprawdzić, bo my nie mamy dostęp do hasła. Jeżeli się wydarzyła taka sytuacja, a wszystko wskazuje na to, że było po prostu podejrzenie hasła nauczyciela i wejście przez komunikator nauczyciela, więc jedynym rozwiązaniem, ponieważ nie mam gwarancji, czy nie podejrzeli jakiegoś innego, jedynym rozwiązaniem to właśnie jest odcięcie wszystkich nauczycieli od komunikatorów dziennika elektronicznego i zobowiązanie do wprowadzenia nowego hasła. Ja ze swojej strony mogę tylko przeprosić za ten incydent i jakby zobowiązać się, że dopełnimy wszelkie staranności, żeby taki incydent się nie powtórzył, prawda? Bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, prawda, niestety przewidzieć pewnych wydarzeń, ale możemy starać się, prawda, jeszcze bardziej zabezpieczać, pilnować, prawda, i starać się tak zadbać o to, żeby uczniowie mieli jak najmniejszy dostęp do możliwości podejrzenia hasła. Teraz sprawcy oprócz odpowiedzialności prawnej grożą także sankcje wynikające z przepisów szkolnych.
za takie czyny, no wiadomo, jeżeli chodzi o warunki szkolne, bo pozaszkolne to już jakby my nie jesteśmy w stanie tutaj podjąć, to podejmuje policja, później sąd ewentualnie o ukaraniu. Natomiast w warunkach szkolnych, no ocena naganna zachowania, to jest po prostu najwyższy wymiar kary, jakie może spotkać ucznia za złamanie takich zasad. Tam są odpowiednie regulamin, odpowiednie punkty karne i obniżenie, jeżeli wychowawca taką decyzję podejmie do oceny nagannej sprawowania na koniec roku szkolnego. Taka decyzja to będzie może największy wymiar kary, jakie może trzymać uczeń w warunkach szkolnych.